Cześć, cześć kochani, z tej strony Klaudyna. Słuchajcie, chciałam wam ogłosić taki nowy format filmów na YouTube, ponieważ jak wiecie, na YouTube zazwyczaj przygotowuję sobie filmy na jakiś temat, o którym mnie prosicie i później je po prostu publikuję. Zajmuje mi to dość sporo czasu i stąd też te filmy nie są, nie wiem, codziennie czy nie są co tydzień, ale na Facebooku zaczęłam rzucać co jakiś czas takie króciutkie filmiki, urywki, gdzieś jestem na ziom, spacerze i tak dalej. Wykorzystuję do tego taki śmieszny kijek, który kupiłam sobie 2 lata temu i on sobie tam gdzieś po prostu leżał na dnie szafy i pomyślałam, że byłoby fajnie nie tylko na Facebooka tego typu filmy wrzucać, ale również na YouTube, więc chciałam wam powiedzieć po prostu, że takie krótkie filmy, często nietematyczne, ale po prostu urywki z życia, czy właśnie z różnych ziołowych spacerów, na przykład tutaj jestem teraz, pewnie zobaczycie, przy pięknych wrzoścach, tak? Erika Carnea, będę wam pokazywać, więc chciałam wam po prostu powiedzieć, że tego typu format również się znajdzie. Chwilowo mam zepsuty komputer, co też jakby ludzie na Facebooku wiedzą, więc żyję z łaski pożyczonej. Kto mi tam komputer pożyczy, to po prostu wtedy mogę coś napisać. Myślę, że w przyszłym tygodniu pojawią się kolejne filmy. Także to tyle do czytania i chciałam wam dać znać, że takie... O, cześć piesku! Że tego typu urywki mogą się pojawić i też dajcie mi znać, jak się wam tego typu wideo ogląda. Czy chcecie, czy nie chcecie, czy zostajemy tylko przy Facebooku. Do czytania, miłego dnia i filmy będą w przyszłym tygodniu, tak? Takie dłuższe. Aha, no i często mnie pytacie, jak to jest, że, nie wiem, ja to taka czasami nieprzygotowana jestem na tych filmach i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja mam taką konwencję, że jak jestem w domu, to po prostu tak samo na YouTube mnie widzicie, więc nie ma tutaj zazwyczaj żadnej specjalnej stylizacji. Do czytania, miłego dnia i dajcie znać, co i jak, czy wam to pasuje, czy was to interesuje. Hej, hej, papa! Wiatr dzisiaj wieje, ale w końcu powiem wam, że jest ciepło. Hej, hej! Hej!